Napisał Mariusz Zawartko. Czyta Krzysztof Sylwanowicz. Obaj są absolwentami Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. 1980. Ukosem na wprost. O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju? Tak właśnie można by rozpocząć ten tekst, gdyby fraza nie była już zajęta. Wszystko zaczęło się w czasie wakacji, a na początku roku szkolnego 1980-1981 euforia ogarnęła całą Polskę, w tym i naszą. Co tu mówić? Dość prowincjonalną budę. Uczniowie i profesorowie nie przestawali dyskutować o nowym, które zjawiło się na wszystkich, dla wszystkich całkiem nieoczekiwanie. My przeżywaliśmy to szczególnie, bo urodziliśmy się w PRL-u. Dorastaliśmy w PRL-u i nie znaliśmy nic poza PRL-em. Chyba, że z amerykańskich filmów. Muszę jeszcze wtrącić, że niektórzy jeszcze znali demoludy, czyli kraje demokracji ludowej, do których jeździli z PRL-u. I nagle w naszej siermiężnej, socjalistycznej rzeczywistości, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczęło się coś dziać. Nie pamiętam już, skąd dowiedzieliśmy się, że w szkołach średnich, a konkretnie we wrocławskich ogólniakach, powstaje ruch stawiający sobie za cel odnowę uczniowskiego życia. Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej, w skrócie UKOS. Być może z jakiejś bibuły przywiezionej z Wrocławia albo z całkiem nielegalnego świata młodych lub na przełaj legalnego, z legalnego świata młodych lub na przełaj, te fakty giną w mrokach niepamięci, ale już we wrześniu w Namysłowskim Liceum Ogólnokształcącym byliśmy nieźle zorganizowani i zdesperowani. Dyrekcja i profesorowie patrzyli na to, co wokół działo się, wymykając spod ich kontroli bardzo nieufnie, choć trzeba przyznać, że mieliśmy także sprzymierzeńców. Najpierw były długie zebrania i narady. Intuicyjnie wiedzieliśmy, że szkoła potrzebuje zmian i że szkoła potrzebuje zmian, należało je tylko zwerbalizować. Oczywiście zaczytywaliśmy się w bezodbitkowych wydawnictwach solidarnościowych, korowskich, KPN-owskich, niedowidzę, naszetowskich, nie wiem. Wielkim przyjacielem
u Kosowców był wrocławski matematyk pochodzący z Namysłowa, wykładowca akademicki, profesor Lech Stefan, działacz opozycyjny, od którego otrzymywałem większość materiałów, m.in. archipelag Gulag Sołżenicyna, opracowania o Katyniu, wiersze Miłosza, Małą Apokalipsę Konwickiego, wydawnictwa emigracyjne, głównie z Instytutu Literackiego Giedrojca. No i całą masę gazetek. Wiele razy, głównie w pociągu z relacji Namysłów Wrocław, spotykałem się także z byłym uczniem namysłowskiego LO, a wówczas studentem polonistyki, Staszkiem Młynarskim, od którego także otrzymywaliśmy materiały z drugiego obiegu, a dyskusje literackie, literacko-historyczne, pamiętam do dziś. Aktywistów było kilkunastu, chyba ze wszystkich roczników: Irek Wołoszczuk, Marek Nowakowski, Jolka Domaracka, Wieśka Mikołajczyk, Jelena Sobota, Janek Krzan, Tomek Suszyba z klasy trzeciej C, Bogdan Kosturek, Jarek Szewczyk, Jolka Piśla, Ewa Łoś i Krzysiek Sylwanowicz z czwartej B, Ulka Bednarek i Olga Lewicka z czwartej C, Jarek Sakowski z drugiej C i Gośka Kantorska z drugiej B oraz wielu, wielu innych. Sympatykami ruchu byli chyba wszyscy. Naszym opiekunem z ramienia dyrekcji, ponieważ tak całkiem samopalc działać nie mogliśmy, został fizyk profesor Antoni Nowak, u którego w pracowni odbywały się nasze zebrania. Przyjaźnie nastawieni byli profesorowie Piśla i Sozański, na których zawsze mogliśmy liczyć. No dobrze, zapyta ktoś młody, ale o co właściwie wam chodziło? I tu jest mały problem. Nie byliśmy ideologami, byliśmy buntownikami. Wiedzieliśmy, że jest szansa na odkłamanie zakłamanego. Mieliśmy nosa i postanowiliśmy na wolny przepływ i postawiliśmy na wolny przepływ informacji. Udało się uzyskać zgodę na stworzenie niezależnej szkolnej gazetki, oczywiście nie w wersji drukowanej, a po prostu tablicy pierśniowej, na której wieszaliśmy nasze informacje. Ponieważ w papierniczych sklepach o dziwo zalegały wielkie arkusze czarnego Bristolu w przystępnej cenie, zakupiliśmy go i ręcznie wpisywaliśmy te listy, teksty, przepisywaliśmy co ciekawsze artykuły, wycinaliśmy i przyklejaliśmy zdjęcia i grafiki z innych wydawnictw. A gazetka otrzymała tytuł Ukosem na wprost. Czyli wtedy
polonistki. Ukosem na wprost, czyli biało na czarno. Nocami przygotowywaliśmy nowe materiały na tablicę, często u mnie w domu i z cichym wsparciem mojej mamy, emerytowanej już wtedy polonistki Kolety Dąbrowskiej, zawartką, doświadczonej jeszcze akowskiej konspiratorki. Zawsze też mogliśmy liczyć na gorącą herbatę, kanapki. Pomoc merytoryczną i korektę językową. Miałem starą maszynę do pisania marki Mercedes. No, były kiedyś maszyny do pisania. Mechaniczne urządzenia, które drukowały na bieżąco na kartce papieru przed nosem. Odziedziczoną po dziadku, dzięki której gazetka miała co najmniej półprofesjonalny wygląd, choć z papierem maszynowym był duży kłopot, a rano w szkole przed gazetką ustawiały się tłumy żądnych informacji uczniów i nauczycieli. Trudno było dopchać się, by móc przeczytać całość, a trzeba było się spieszyć, bo w każdej chwili materiały, a przynajmniej ich najciekawsza część mogły wylądować w koszu, usunięte przez dyrektora lub któregoś wyznaczonych profesorów. To wcale nie zniechęcało. Był wręcz przeciwny. Już myśleliśmy o następnym numerze i właściwie działalność naszego UKOS-u, przynajmniej do końca roku 80, była działalnością redakcyjną. Wydawniczą i kolporterską, nastawioną głównie na przekazywanie niedostępnej oficjalnie informacji. Oczywiście nie tylko. Wielkie wrażenie wywarł przygotowany przez nas wieczór poezji Czesława Miłosza, poprzedzony niekończącymi się rozmowami z dyrektorem. Wykłócaliśmy się o każdy wiersz, uzgadnianiem scenariusza. Pamiętam nasze wspólne z Irkiem Bołoszczukiem przygotowania, wycinanie linorytów z portretem Miłosza i odbijanie ich na zaproszeniach. Na jednym ze spotkań we Wrocławiu poznałem Waldka Frydrycha Majora, późniejszego twórcę pomarańczowej alternatywy, od którego dostałem jeszcze w fazie wstępnej, nieskończonej, słynny manifest surrealizmu socjalistycznego. Z dedykacją mam go do dziś, który następnego dnia zawisł na naszej tablicy i być może była to pierwsza publiczna prezentacja tego tekstu, a tezy w nim zawarte, między innymi, że cały świat jest dziełem sztuki i nawet pojedynczy milicjant na ulicy jest też dziełem sztuki, były na owe czasy nierewolucyjne, bo sztuka, literatura, happeningi, performance, punkowa muzyka i styl
bycia przeplatały się wtedy z polityką i koegzystowały, czerpiąc z siebie nawzajem. Cytowaliśmy wypowiedzi Kuronia, Michnika, ówczesnych opozycjonistów, kompilowaliśmy materiały, dużo uwagi poświęcaliśmy odkłamywaniu historii w sprawie Katynia, Armii Krajowej, wojnie polsko-bolszewickiej, temu wszystkiemu, co z trudem przebijało się w oficjalnych mediach. Ale przede wszystkim chcieliśmy zmian w szkole. Przynajmniej raz w tygodniu jeździłem wtedy do trzeciego liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu na spotkania z innymi aktywistami. Przywoziłem ukosowe biuletyny, Quo Vadis i ukosem. Z nich czerpaliśmy najwięcej. Wśród 22 postulatów międzyszkolnego ukosu na pierwszy plan wysuwało się hasło poszanowania godności nauczyciela i ucznia oraz swobody w kształtowaniu jego osobowości. Wiązały się z nim ściśle żądania takie jak zniesienie obowiązku uczestniczenia w komunistycznych manifestacjach propagandowych, zniesienia obowiązku odpracowywania tzw. godzin społecznych, określona liczba godzin, które każdy uczeń musiał przepracować na rzecz szkoły. No, sprzątanie, odgruzowywanie podwórka, zniesienie typowania uczniów przez szkołę na wyższe uczelnie, jawność dotyczących kandydata dokumentów przesyłanych przez szkołę na wyższe uczelnie. Znaczną część stanowiły postulaty zerwania z monopolem ideologii komunistycznej. Domagaliśmy się nauczania historii i języka polskiego w duchu prawdy i tolerancji światopoglądowej. Zgodnie z wielowiekową tradycją narodu polskiego, możliwości obchodzenia takich świąt jak 3 maja czy 11 listopada. Wreszcie zastąpienia marksistowskiej propedeutyki nauki o społeczeństwie, która była głównym narzędziem prania mózgów, przez neutralny światopoglądowo i nieoceniany przedmiot. To był dla nas sposób na wyrażenie samych siebie. Mieszało się to z pierwszymi przyjaźniami, miłościami i ogólnie życiem towarzyskim. W dobrym tonie było przypinać sobie zamiast szkolnej tarczy znaczek z literami EA, element anarchistyczny lub orła w koronie. Był to naturalny, z dzisiejszej perspektywy być może trochę naiwny bunt młodych przeciwko starszym, przeciwko starym, którzy oferowali nam co najwyżej koncesjonowane harcerstwo, obowiązkowe pochody pierwszomajowe i dozgonną przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. W pewnym momencie nie było nie było dnia, żeby ktoś z nas nie był wzywany do dyrektora na dywanik.
Jeśli brakowało innych argumentów, to zawsze można się było przyczepić choćby do wyglądu. Krótkich włosów, długich włosów, zapuszczanej brody albo glanopodobnych butów. Oczywiście przynajmniej w moim przypadku na naukę zostawało coraz mniej czasu. W końcu było tyle wokół się działo. Z ulgą i nawet pewną przyjemnością, choć i niepewnością, jeszcze przed zakończeniem pierwszego półrocza dowiedziałem się, że lepiej będzie, jeśli dobrowolnie pożegnam się ze szkołą. Nie miałem wyboru i tak znalazłem się dzięki pomocy profesora Stefana, słynącym z liberalnych zasad, w 9. Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, gdzie z miejsca zabrałem się za współprowadzenie niezależnej uczniowskiej rozgłośni szkolnej, a to już zupełnie inna historia. To były wspomnienia Mariusza Zawartko, czytane przez Krzysztofa Sylwanowicza.